Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj, kochani, mam takie przemyślenia, bo tak się rozejrzałam po tym moim salonie, po tych wszystkich kwiatach i stwierdziłam, że one stoją tak trochę w takich przypadkowych miejscach i już od dłuższego czasu chciałam je jakoś inaczej poprzestawiać, trochę inaczej zaaranżować i szukałam odpowiedniego kwietnika i bardzo mi się podobają takie kwietniki, takie loftowe, takie te półki, no ale ja bym musiała tutaj zmienić wszystkie moje kwietniki, bo dużą część kwietników to ja mam taką metaloplastykę po prostu. No i to by już nieźle pociągnęło po kieszeni. Więc szukałam kwietnika, który będzie podobny w stylistyce do tego, co już mam, ale żeby na ten kwietnik weszło mi dużo kwiatów. I dzisiaj zupełnie w innym celu pojechałam do takiego marketu budowlanego niedaleko nas. Ten market jest bardzo dobrze zaopatrzony i w rzeczy do budowy i no takie rzeczy do domu. I całkiem niechcący zobaczyłam kwietnik. No i zobaczycie za chwilę, ten kwietnik nie zajmuje dużo miejsca na podłodze, a na niego można wstawić 7 kwiatów. I to mnie przekonało do tego, żeby go sobie wziąć. A ja jak już go wzięłam, to jak zaczęłam biegać z tymi kwiatami po salonie i próbować i przestawiać, i mam nadzieję, że im to nie zaszkodzi, ale niektóre już były tak ściśnięte i tak stłamszone, że obawiałam się, że to im nie służy. A najbardziej zależało mi na tej deliciozie, którą zrobiłam sobie w tym roku z pędów wierzchołkowych, z tej mojej dużej monstery. I bardzo mi zależało, żeby ona dostała swoje takie zacne miejsce. Taki, no. Za chwilę Wam pokażę, jak tutaj wyglądały te moje przestawiania i jak to na ten moment wygląda. I to jeszcze pewno nie jest całkiem docelowe, ale na ten moment wydaje mi się, że tak by mogło być, choć jeszcze chcę ujednolicić doniczki i bym chciała, nie wiem, czy pewno wszyscy nie widzieliście, bo jest Was sporo nowych osób na moim kanale, ale ja doniczki takie zwykłe, najzwyklejsze, najtańsze osłonki plastikowe oklejałam łańcuszkiem ze sznurka konopnego i to bardzo przypominało mi te kosze, które teraz można dostać w marketach za ciężkie pieniądze, a ja to miałam naprawdę za grosze. I może zrobię tutaj jeszcze taką wstawkę, bo chcę tutaj doniczkę zabrać się po kolei za te doniczki, żeby je pooklejać tym sznurkiem, żeby ujednolicić doniczki, bo w tej chwili to jest totalny misz-masz, jedna taka, druga taka, trzecia jeszcze inna. Tak, że to no, u nas dzisiaj od rana było pochmurno, potem się zrobiło słoneczko, a teraz jest słoneczko, ale wieje wiatr i ciekawa jestem, co ten wiatr nam przyniesie, bo zazwyczaj wiatr niesie jakieś zmiany. No i nie byłabym sobą, ale mam nadzieję, że to na dobre, te zmiany. Pamiętajcie, że u Boni zawsze jest szklanka do połowy pełna. Więc taki dzisiaj zrobiłam taką roszadę z moimi kwiatkami. Od razu je popodlewałam odżywką,
posprawdzałam wilgotność, niektóre filki wypuszczają mi nowe liście. Jestem bardzo, bardzo szczęśliwa z tego powodu, bo uwielbiam chodzić, oglądać i patrzeć, jak one te liście rozwijają. Mam nadzieję, że te przenosiny za wiele im nie zaszkodzą, a może pomogą, może będą miały lepsze stanowisko. Taką mam wersję i tego się będę trzymać. No, tutaj sobie postawiłam palmę i teraz mam taki fajny kadr. No okej, okay. Ale zaczął się czerwiec, a Bonia obiecała na czerwiec rozdanie. Więc ogłaszam pod dzisiejszym filmem rozdanie. Prezentem w rozdanie jest Majorka. Pamiętacie dziewczynę, którą... Boże, jak ja mam to tutaj wam pokazać? Światło się odbija. Obrazek, który malowałam akwarelami. Obrazek nazywa się Majorka. Ja go jeszcze tutaj gdzieś podpiszę. Wstawię datę i podpiszę, żebyście mieli pamiątkę. A żeby wziąć udział w rozdaniu, to należy przede wszystkim być subskrybentem mojego kanału. Druga taka prośba, jeżeli ktoś chce wziąć udział w rozdaniu, to powinien mieć subskrypcje odkryte, czyli jakbyście weszli na swój kanał, na swój profil i w zakładce kanał muszą się pokazać wam te okienka osób, które subskrybujecie. I to musi być widoczne, te subskrypcje muszą być dla mnie widoczne. Więc bardzo was proszę, jeżeli ktoś nie wie, jak to zrobić, to niech poprosi, nie wiem, kogoś z rodziny. W tej chwili dzieciaki są takie oblatane w te klocki, że na pewno wam pomogą. Więc tak, piszemy pod tym odcinkiem biorę udział. Losowanie zrobimy. Dzisiaj jest środa, żeby dać szansę większej ilości osób. To losowanie zrobimy za tydzień, w środę. Więc, moi drodzy, jeszcze raz wam pokazuję obrazek akwarelą mojego autorstwa. Obraz się nazywa Majorka, dlatego że jest on inspirowany, ten obrazek jest inspirowany kubkiem, który był przepięknie ozdobiony, który przywiozłam sobie z Majorki. I ta inspiracja została tutaj przelana na ten papier i namalowałam dla was obrazek. Ja wam w tej chwili puszczę te moje tutaj działania, a jeszcze chciałam wam powiedzieć, bo będę na filmie mówiła, że stojak taki, który miałam, takie dwie deski, co na filmie wspomniałam, że będę go kończyć, malować. Ja go pomalowałam, te deski. Nawet schną mi na tarasie, ale stwierdziłam, że ta donica będzie z tym kwiatem bardziej stabilna bez tych desek. Że ona się tak osadziła w tym i jak będziecie oglądać mój film, zwróćcie uwagę, chodzi tutaj o tą deliciozę, którą zrobiłam, tą sadzonkę. Więc już przestaję gadać, włączam wam w tej chwili to, co nagrałam. Życzę wam, kochani, miłego dnia i cieplutkiego, i słonecznego, i do jutrka. Pa, pa! Jak wiecie, kwiatów w salonie mam dużo. Powiedziałabym nawet za dużo. Są wszędzie. Są wszędzie, są wszędzie. W
kuchni, tu, tu, wszędzie. I teraz postanowiłam jakoś to wszystko przearanżować. Udało mi się kupić kwietnik, który już tutaj postawiłam i zaraz Wam pokażę. I on mi się spodobał, bo on, zobaczcie, on nie zajmuje dużo miejsca, a ma miejsce na 7 kwiatów. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i 7. I postanowiłam sobie na nim zrobić taką kolekcję filków, a jeszcze się tu wszystkie nie zmieściły, ale no sporo ich tutaj już jest i kiepsko to widać pod światło. Próbuję sobie tutaj te moje kwiaty przearanżować i na razie to jest wszystko w powijakach, ale jak skończę, to Wam pokażę, co mi się udało tutaj skomponować. Tutaj taki mój stoliczek DIY, który sobie zaczęłam kiedyś robić i nie skończyłam i zamierzam go teraz skończyć, bo te dechy są tutaj tylko tak przyłożone i nie są pomalowane, więc chcę je dzisiaj pomalować na taki sam kolor jak te półki i przykręcić do tego, bo chciałabym na tym podwyższeniu postawić tą nową deliciozę, którą w tym roku z tych szczytowych pędów ukorzeniłam. Więc no nic, ja się zabieram do pracy, bo trochę tutaj jeszcze mam do zrobienia. Nawet bym powiedziała więcej niż trochę. Ale chciałabym tak usystematyzować, poprzestawiać trochę wszystko i zrobić może kwiatom trochę lepsze stanowiska. No zobaczymy, co mi się uda. Wstępnie zaaranżowałam to tak, że tutaj teraz stoi dracena. Na tym stojaku nowym małpka, ten mój filek, który tutaj ładnie rozwija sobie liść. Ten. Oj, kiepsko to widać pod światło. Tutaj ten nowy nabytek z biedry. Birkinek do góry. Dekursiwa. I bardzo mi zależało, żeby ona zaczęła mieć trochę więcej miejsca, bo na tym parapecie było już bardzo ciasno. Ten kwietnik jest o tyle fajny, że on ma te miejsca na kwiaty tak pod różnym kątem i one sobie nawzajem nie przeszkadzają. Tutaj ten lemonek. I przede wszystkim zależało mi, żeby ta delicjoza otrzymała swoje miejsce takie już, w którym będzie się mogła przyzwyczajać i tutaj będzie mogła sobie rosnąć. Chciałam, żeby była, bo ona tam była taka bardzo wciśnięta, więc myślę, że tutaj będzie jej lepiej. Jest troszkę wyżej, ma więcej światła, rozproszonego światła, bo mi tutaj nie ma bezpośredniego światła, bo zobaczcie, to jest okno zachodnie, ale tutaj jakoś specjalnie nie praży słońce. Tam sobie może stać Sansa, bo jej w kąciku nie zaszkodzi. I teraz tutaj ten kącik, gdzie było takie naprawdę dużo tych kwiatów, bo stała ta delicjoza jeszcze na dole, więc tu postawiłam teraz palmę. Mama delicjoza rośnie, no stoi, bo stoi, wielką ozdobą w tej chwili nie jest, ale wychowuje nowe dzieciaczki, więc niech stoi. Tutaj też ten filodendron podwójnie pierzasty ma teraz więcej miejsca. Tu sobie postawiłam jeszcze z marantą, coś mi nie idzie, niech sobie tu stoi, może i tu będzie lepiej, tam nie bardzo jej to wychodziło.
No i na parapecie też teraz już jest, no ja bym powiedziała, że trochę luźniej, ale jak ktoś na pewno na to patrzy, to nie widzi tego luzu. No ale co zrobić, no. O, tak sobie tu wszystkie stoją. I tu sobie postawiłam skrzydło kwiata na podwyższeniu, żeby tak troszeczkę rozluźnić ten dół. Tetrasperma też sobie tutaj ma więcej teraz miejsca dla siebie. No i zobaczymy. Tutaj Atom znalazł też miejsce na parapecie, bo stał na kuchennym oknie. Tam też było już bardzo ciasno. Więc tak to teraz tu wygląda. O, tu ta palma. I ten jest teraz odwrócony w drugą stronę, bo zaczyna wypuszczać, naprawdę widać po kiełku, że to będzie duży, fajny liść, więc chcę, żeby poszedł w stronę światła. Więc tak, tak to wygląda. Tutaj niezmiennie aglaonema. Zielistki na swoim miejscu. Tu się zrobiło też pod światło kiepsko. Zrobiło się trochę luźniej. Cisus zaczyna już włazić na sufit. Krokodylus ładnie sobie rośnie. Wygląda fajnie, że mu tutaj jest dobrze. Falcatus też. Chociaż nad falcatusem jeszcze myślę, czy go nie wyjąć, wystawić na zewnątrz, bo jemu w zeszłym roku bardzo się podobało. No i tak. Tutaj już się zrobiło trochę luźniej, także tylko pieniążki na blacie zostały i mama pieniążek i taka peperonia, która jeszcze daje radę ze mną. Tu jest druga i tylko te dwie ogarniam, a co do reszty to spuszczę na to zasłonę milczenia. Więc tak, tyle z moich dzisiejszych przemeblowań. A kto tu śpi? A kto tu sobie tak śpi? A mamunia chciała sobie tu usiąść. Będzie trochę miejsca? Czy nie bardzo? Ojeju. Ojeju. No jaki szczęśliwy kotek. Jaki szczęśliwy kotek. No. Ja to wam pokażę drugiego kotka. Polunia, przywitaj się. Polunia. Mucha. Mucha. Jutro będę myła to okno i zakładam siatkę. Nie będzie już żadnych much. Nie? Polunia. Powiedz coś. Taką miejscówkę tutaj musiałam zrobić. Kwiaty niestety musiały być przesunięte, bo kotki zawsze koniecznie chcą tu wejść i leżeć, więc już z nimi dłużej nie walczę, tylko po prostu zrobiłam im miejscówkę i sobie tutaj co rusz któryś śpi.